Pani marszałek, szanowni państwo, na kanwie pytania pana posła Ryszarda Kalisza, który mówił, że w latach 2008-2011 nie robiono nic, żeby podnieść efektywność wymiaru sprawiedliwości, mam pytanie do ministra sprawiedliwości. Czy w tych latach uruchomiono projekt nagrywania na salach rozpraw sądowych, który gdyby funkcjonował wcześniej, dziś mielibyśmy uzasadnienia rozstrzygnięć sądowych? Czy w tym czasie przyjęto nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wprowadziła ocenę pracy sędziów? W kontekście pytań pani poseł Kępy i pana posła Mularczyka, którzy między innymi mówili, że od 5 lat Platforma rządziła i dała zielone światło dla oszustów i krętaczy, a wyroki były takie łagodne na podstawie liberalnego kodeksu z roku 97. W związku z tym pytam, czy w tych 4 wyrokach, które były w latach 2005-2007, oskarżyciel publiczny, czyli prokurator, za każdym razem wnioskował o karę pozbawienia wolności, ale w zawieszeniu. I nie wynikało to bynajmniej z zapisów kodeksowych, a z wniosku samej prokuratury. I ostatnie pytanie do prokuratora generalnego. Czy prawdą jest, że w momencie rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego w roku 2010 we wszystkich prokuraturach okręgowych w kraju były wydziały do spraw przestępczości gospodarczej?